Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Retro Comics, audycji, w której opowiadam wam, podrzucam wam tytuły mniej lub bardziej znane i mające zazwyczaj trochę lat na karku. Nie zawsze są to tytuły bardzo zakurzone, jak zapewne wiecie, czasami zdarzają się nieco młodsze, ale z pewnych względów dla mnie ważne tytuły, tak z uwagi na ukształtowanie mojego gustu czytelniczego, gustu komiksowego, jak i po prostu ogromnej mojej osobistej frajdy z eksploracji uniwersum chociażby Hellboya. Uwierzcie, nie mam większej frajdy czytając komiksy niż patrzeć, jak dane uniwersum rozrasta się właśnie o kolejne szczegóły, jak scenarzysta stawia bohatera naprzeciwko kolejnych przeszkód. Nawet jeżeli te przeszkody nie są jakieś szalenie oryginalne i często ich wątki główne są budowane na wypracowanych wcześniej metodach, to jednak ja nadal dobrze się bawię, widząc, jak Hellboy pręży muskuły, przeklina pod nosem i pomaga tym, którzy tej pomocy po prostu potrzebują. No dobrze, zanim jednak zabiorę się za meritum tego nagrania, krótkie ogłoszenie parafialne. Otóż tak się jakoś złożyło, że w ostatnim tygodniu wystartował pewien podcastowy projekt, w którym także biorę udział. Audycja nosi nazwę Gotham w deszczu, podcast o Batmanie i jak sama nazwa wskazuje, w ramach tego podcastu będą się pojawiać tematy skoncentrowane wokół postaci Mrocznego Rycerza. Współtwórcą podcastu jest Michał Hudoliński, autor książki Mroczny Rycerz Gotham, szkice z kultury popularnej oraz współtwórca portalu Gotham w deszczu. Podcast wystartował dokładnie 1 maja 2024 roku, kiedy to pojawił się jego pierwszy odcinek, w którym wspólnie z Michałem omawiamy komiks Zabójczy Żart. Jeżeli interesuje was postać Batmana, jeżeli jesteście fanami tego mrocznego bohatera, to oczywiście z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na kanał Gotham w deszczu, podcast o Batmanie. Link do kanału znajdziecie w opisie tego nagrania i mam cichutką nadzieję, że tematyka was zainteresuje, polubicie kanał oraz wspomnijcie o tym kanale właśnie swoim znajomym. Jak wiecie, początki są trudne, więc bardzo proszę z tego miejsca was o wsparcie. Przesłuchajcie nagranie, oceńcie, skomentujcie i wytknijcie nam błędy. Bardzo liczymy na wasze podpowiedzi i sugestie. Liczymy także, że wskażecie nam, jakie tytuły do was najbardziej przemawiają, jakie tytuły was interesuje, jeżeli chodzi o Batmana. I nie mówię tylko tutaj o komiksach. W tym podcaście rozmawiamy o wszystkim, co jest związane z postacią Mrocznego Rycerza, a to jest naprawdę, naprawdę ogromny obszar, jeżeli chodzi o popkulturę. I tyle, jeżeli chodzi o taki krótki wstęp do tego podcastu. Trochę autopromocji, trochę nakreślenia, o czym będzie dzisiejszy podcinek. Także startujemy i zaczynamy, jak zawsze, od danych technicznych. Zapraszam. Tak więc zaczynamy standardowo od tytułów obu komiksów dzisiaj omawianych. Jakby nie patrzeć, chyba jeszcze o nich nie wspominałem. Dzisiaj zaglądamy do historii Warchołak oraz do historii zatytułowanej Gwiazdka w Zaświatach. Jak można się domyślać, są to ponownie krótkie historyjki, których fabuła koncentruje się na indywidualnych przygodach Hellboya, co nie oznacza oczywiście, że działa on bez wcześniejszego, powiedzmy to, błogosławieństwa Biura Badań Paranormalnych i Obrony. Czytelnicy tak naprawdę znający tego bohatera wiedzą, że z reguły zawsze jego wycieczki, jego różnego rodzaju podróże, jego wałęsanie się po tym całym wielkim świecie są oczywiście wynikiem jakiegoś zlecenia, rozkazu przełożonych, którzy są zaniepokojeni pewnymi relacjami, plotkami. Tam wysyłają swojego bohatera, swojego najlepszego człowieka, można powiedzieć, aby sprawdził właśnie, co danej trawie piszczy.
nie zawsze zadania przydzielane Hellboyowi tak naprawdę mają status jakoś wyjątkowo ważnych, to znaczy nie zawsze jego misja wiąże się z przeciwdziałaniem jakiejś światowej apokalipsie. Często jego zadania są po prostu wyrazem pomocy niesionej przez Biuro Badań Paranormalnych i Obrony ludziom właśnie tej pomocy najbardziej potrzebującym. Oczywiście takie historyjki są też najbardziej schematyczne, fabularnie, ale i są według mnie takim potrzebnym przerywnikiem w większych właśnie opowieściach, tych prezentujących oś główną wydarzeń, jeżeli chodzi o to uniwersum. W ogóle zastanawiam się, czy od czasu do czasu nie sięgnąć tak naprawdę po jakąś właśnie większą opowieść na tym kanale z uniwersum Hellboya. Początkowo myślałem, żeby omawiać te mniej znane, ale może warto byłoby faktycznie przypomnieć główną chronologię wydarzeń. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co sądzicie o takim właśnie pomyśle oraz czy chcielibyście wspólnie ze mną rozpocząć podróż w ogóle po tym konkretnym uniwersum. Bądź co bądź, jest to podróż troszeczkę bardziej współczesna niż taka retro. Podróż taką bardziej uporządkowaną właśnie chronologicznie i od razu mówię, że będzie to podróż na pewno bardzo długa, bo tych projektów na tym kanale, cykli mniejszych lub większych, robi się naprawdę coraz to więcej, a jestem sam. Sam jeden, więc czas mnie też tutaj jak najbardziej ogranicza. Z drugiej strony w sumie nikt nas nie goni, więc ten czas jak najbardziej mamy i prędzej czy później byśmy dobili oczywiście do szczęśliwego końca. Myślę, że średnio raz na miesiąc albo półtorej miesiąca prezentowałbym kolejną historię. Na tyle możemy się początkowo umówić. No dobrze, może pozwoli zaczniemy zmierzać do brzegu. Czasami jak się rozgadam, to trochę za bardzo płynę w poboczne tematy, więc musicie mi w tym miejscu troszeczkę wybaczyć. Dobra, scenarzyści. Tutaj zaskoczenia wielkiego nie będzie, bo za konstrukcję odpowieści oczywiście odpowiada pan Mike Mignola i dalej także mamy standard, bowiem za rysunki oczywiście odpowiada Mike Mignola, a za kolory wymiennie to jest Dave Stewart oraz Jamie Sinclair. Ten ostatni odpowiada za kolory przy Gwiazdce w Zaświatach. Trio w sumie dobrze nam znane, rozumieniące się, umiejące się wzajemnie uzupełniać, poruszać się właśnie w obrębie tego Hellboyowego uniwersum, dosłownie zamkniętymi oczyma. Tak to chyba można ująć w wielkim skrócie. Ja osobiście się cieszę. W przypadku tego uniwersum lubię tradycyjny design i pracę tradycyjnego teamu i dawno temu zauroczyła mnie właśnie ta oszczędna, bazująca głównie na ciemnych kolorach kreska. Ona naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi raz o uwypuklanie rzeczy najważniejszych. Mówię tutaj o kolorach takich jak czerwień, które podkreślają pewne elementy ważne dla fabuły. I dwa, te kolory podkręcają klimat typowy dla opowieści grozy, dla horroru. Częsty brak wyrazistości świata otaczającego bohatera, brak pokazania zagrożenia w jego pełnej okazałości powoduje, że ten klimat jak najbardziej do nas mocniej dociera, a przynajmniej dociera do mnie. Wydaje mi się, że ogólnie taka kreska, rysunki typowe dla uniwersum Hellboya są powszechnie doceniane przez krytyków. Gorsze opinie pojawiają się przy tych tytułach, w których właśnie dochodzi do pewnego eksperymentowania. W pewnych przypadkach i to eksperymentowanie, burzenie klasycznego designu nie jest złe, ale mam wrażenie, że sięgając po historię z tego uniwersum oczekujemy pewnego znanego nam z wcześniejszych opowieści, powiedzmy to, poziomu artystycznego. Może osoby nie siedzące w tym uniwersum aż tak głęboko inaczej patrzą na ten problem, a ja osobiście do nich nie należę i dla mnie świat Hellboya ma wyglądać tak, jak wymyślił go początkowo pan Mike Mignola. Zatem kolory mamy omówione, rysunki mamy omówione, technikalia także, jedziemy z fabułą. I tak, The Warcolak to pierwsza z dzisiejszych historyjek, która została rozpisana
jak patrzę na 12 planszach i która przenosi nas do Anglii, konkretnie do Yorkshire, do 1982 roku. To jedna z tych historii, przy których nie mamy powiedziane wprost, skąd wziął się na tych terenach Hellboy, ale tak jak powiedziałem, możemy chyba założyć, że nasz bohater pojawił się tutaj właśnie z inicjatywy Biura Badań Paranormalnych i Obrony, być może do osób odpowiedzialnych za kontrolowanie, nadzór zjawisk dziwnych, właśnie niesamowitych, doszły słuchy o jakimś nagłym wzroście trupów w Yorkshire. Podejrzewam, że ich zainteresowanie mogły wzbudzić na przykład trupy, krwawe trupy z śladami krwawymi na szyjach, już bowiem na pierwszej planszy widzimy właśnie trupa, którego ślady na szyi wskazują jednoznacznie, że oto gdzieś w okolicy może grasować wampir, więc w sumie chyba nic dziwnego, że Hellboy został w to miejsce wysłany. Wampiry na pewno znajdują się w obrębie jego zainteresowań zawodowych, jeżeli tak to można określić, i nasz bohater jest po prostu nie dość, że na nie cięty, mówiąc kolokwialnie, to jeszcze po prostu próbuje ze wszystkich sił ich ukatrupić niemalże co drugiej historyjce. Co więcej, kiedy już Hellboy zagląda do starej posiadłości, raczej chyba nie jest to ani zamek, ani pałac, ale raczej właśnie jakaś taka angielska opuszczona posiadłość z tego co widzę, to z miejsca dostrzega obraz, na którym widnieje hrabina Ilona Kakosy, co od razu komentuje pytaniem, ileż to lat cię szukałem. Tak więc wampiry są źródłem zainteresowania ze strony Hellboya, a sama hrabina, tak dla niewtajemniczonych, to przywódczyni jednej z wielkich rodzin wampirów. Właściwie była jedną z tych istot, jednym z tych wampirów, które były przeciwne zabijaniu jeńców nazistowskich, których to morderstw, dokonywał baron Koning, ale była także zła nie z tego w ogóle powodu, że w jakiś sposób on mordował ludzi, ale właśnie dlatego, że zwracał tymi morderstwami na siebie uwagę. Tak mi przynajmniej świta coś w głowie, jeżeli dobrze pamiętam tą opowieść. Po prostu nie chciała, aby wampiry zbytnio, tak jak mówię, zwracali na siebie uwagę i za to miała złe właśnie baronowi. Tak czy inaczej, Hellboy spotyka ją ponownie właśnie w 1982 roku i ostatecznie doprowadza do jej uśmiercenia przy pomocy kołka. Warchołak to z pozoru prosta historia, ale mogąca troszeczkę lekko namieszać, jeżeli zaczniemy sobie za dużo wyobrażać. Jeżeli o mnie chodzi, to czytając ją pierwszy raz, lekko mnie troszeczkę zaskoczyła, gdyż zaczyna się bardzo zwyczajnie. Mamy starą posiadłość, właściwie to jest rozpadająca się taka ruina, jakieś obrazy z motywami śmierci. Na jednym chyba z tych obrazów, jeżeli dobrze pamiętam, była jakaś taka wariacja na temat Dance Macabre, jakaś stara trumna znajduje się również w tej posiadłości, piwnica i ni to właśnie duchy, ni to jakieś trupy w tej piwnicy, a potem wyskakuje, czy pojawia się, leżąc właśnie w tej trumnie, wampir główny, czyli hrabina Ilona Kakosy. I wiecie, spodziewałem się tutaj szybkiego pojedynku, odrąbania głowy i właściwie zwykłego finału, a tu nagle opowieść idzie w troszeczkę innym kierunku, bo nagle pojawia się tytułowy warchołak, czyli ktoś na kształt boga wampirów, ale pojawia się nie fizycznie, ale tak jakby w sferze astralnej. Początkowo czytelnik w ogóle nie jest świadomy tego przejścia. Co więcej, warchołak przemawia bezpośrednio do Hellboya. Tak to się właściwie wydaje nam, mnie przynajmniej jako czytelnikowi. Tak jakby oskarżając Hellboya, kim właściwie on się stał i być może oskarżając go o sprzymierzenie się z ludźmi.
I właśnie w tym momencie najczęściej i za pierwszym razem, i za drugim, jak czytałem tą opowieść, zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem tej historii i tego oskarżenia Warchołaka łączyć z jakąś inną historią. Wiecie, zacząłem rozkminiać, próbując przywołać jakieś inne pojedynki Hellboya z wampirami. Z niczym jednak nie mogłem sobie skojarzyć tego właściwie króla wampirów, nazwijmy go tak, więc ostatecznie dałem za wygraną i jak się okazało, słusznie, bo całe to spotkanie właściwie Hellboya z Warchołakiem okazuje się w finale zasłoną dymną hrabiny Ilony Kakosy, która chciała odciągnąć Hellboya od odebrania jej życia. Nie powiem, fajnie to zostało, naprawdę fajnie rozegrane przez pana Majka i jak niedawno właśnie wróciłem do tej historii, to uwierzcie, ponownie dałem się nabrać, znowu zacząłem rozkminiać, czy może jednak za pierwszym razem nie powinienem bardziej gdzieś bliżej, mocniej pokopać troszeczkę i dokopać się właśnie do tego Warchołaka w jakiejś innej historii. Ale tak ostatecznie się nie stało, to znaczy ja się nie dokopałem, więc zakładam, że to jest jego taka jednorazowa przygoda. Bardzo fajna historyjka, jak nie znacie, to bardzo mocno polecam. A drugą historyjkę chyba powinienem omawiać podczas świąt Bożego Narodzenia. Mamy w niej bowiem pewien zabawny motyw z Hellboyem, o którym zaraz wam troszeczkę więcej opowiem, ale z drugiej strony może będzie ona fajna na nadchodzące, mam nadzieję, upały. A Christmas Underground, gwiazdka w zaświatach. Tym razem przenosimy się do 1989 roku. Oczywiście jesteśmy w Anglii, oczywiście jest Wigilia Bożego Narodzenia. Czemu ponownie jesteśmy w Anglii? Kiedyś się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że jest to trochę wina amerykańskiej nowoczesności, tak to chyba tutaj określę. Mike Mignola jest facetem, który często sięgał i sięga nadal po różnego rodzaju motywy ludowe, szuka ze zrozumiałych dla mnie powodów różnego rodzaju motywów starszych, bardziej właśnie ludowych, mających już parę ładnych lat na karku i w Ameryce pewnie także takie motywy by się znalazły, ale tam jednak mamy więcej tych nowych bogów, jakby to określił Neil Gaiman, które trochę, a może nawet bardziej niż trochę, nie pasują do tego uniwersum Hellboyowego. Oczywiście to są tylko takie moje gdybania, ale może coś w nich jest, jak sobie poczytacie troszeczkę o twórczości pana Mignoli, to faktycznie zwrócicie na to uwagę, że on bardzo lubi te takie angielskie motywy, te bajeczki na dobranoc opowiadane dzieciom, więc dlatego często też Hellboy ląduje, chyba właśnie dlatego często Hellboy ląduje na tych ziemiach. Jeżeli macie jakieś przemyślenia własne na ten temat, dajcie znać w komentarzach, co o tym właśnie sądzicie, dlaczego nasz bohater ciągle ląduje w tej Anglii. No dobra, Gwiazdka w zaświatach to historia starcia Hellboya z, no właśnie, nie do końca wiem, wampirem, demonem w skórze jakiegoś takiego diabelskiego zwierzęcia, jakimś może ogromnym szczurem prosto z piekła. Tutaj wam pozostawiam ocenę. Właściwie sam antagonista nie ma jednak takiego dużego znaczenia, bo pojawia się zaledwie na koniec i jest tak naprawdę workiem treningowym. Tak w dużym skrócie, w całej tej historii najważniejsze jest wprowadzenie i Hellboy ruszający na pomoc damie w opałach. Otóż nasz bohater udaje się do starej posiadłości angielskiej, w której od jakiegoś czasu coraz gorzej się wiedzie. Rodzina, która jakiś czas temu wcześniej zaczęła wynajmować tę posiadłość, zaczyna doświadczać strasznego pecha polegającego na śmierci kolejnych domowników i ostatnią osobą trzymającą się życia, ale trzymającą się życia ostatkiem sił jest staruszka pani Hutch, która ma do Hellboya jedno życzenie. Prosi go, aby odnalazł jej ostatnio zaginioną córkę, Annie. Oczywiście nasz bohater nie odmawia staruszkom w potrzebie i udaje się na poszukiwania owej wspomnianej zguby,
a że nie jest jakimś tam pierwszym lepszym leszczem, jeżeli chodzi o jakieś tajemnicze zaginięcia, to z miejsca udaje się gdzie? Na stary, chyba pamiętający czasy nawet przedchrześcijańskie, jak zostało to powiedziane w komiksie, cmentarz, gdzie wchodząc do jakiejś krypty odnajduje Annie w przedziwnej, lekko okultystycznej scenerii. Pięknie to wygląda, naprawdę jakby nagle wszedł do jakiegoś pałacu, gdzie pięknie zasłony wyglądają, palą się świece, jakieś rośliny wokół tego stołu się znajdują, więc naprawdę całkowicie inna sceneria, jeżeli chodzi o tą górną scenerię, powiedzmy związaną z cmentarzem. Nie pytajcie mnie, skąd pod cmentarzem jakaś podziemna katedra, jakieś właśnie wielkie stoły, jakieś piękne zasłony, etc. Może to jakaś diabelska Fata Morgana? Nieważne. Ważne, że Hellboy czuje pismo nosem i zaraz zaczyna działać, to znaczy pokazuje czy przekazuje Annie prezent od jej matki, różaniec, który działa na wspomniane lokum jak magiczny katalizator. Sceneria zmienia się diametralnie, Annie i jej towarzysze pokazują swoje prawdziwe oblicze i uaktywnia się także wspomniany przeze mnie wcześniej demon. Ciekawa, pomysłowa fabuła z oczywistym zakończeniem, ale fajnie poprowadzonym środkiem. A co do tego zabawnego świątecznego motywu, to starsza pani Hatch, widząc Hellboya, myli go ze świętym Mikołajem. Gdy wymawia swoje przypuszczenie, dostajemy taką uroczą przebitkę Hellboya w stroju właśnie świętego Mikołaja. Jest to co prawda jakiś posępny Mikołaj, ale jednak strój, broda się zgadzają, więc dla mnie jak najbardziej okej. Uznajmy zatem, że w tej ładnej historyjce, prostej historyjce, rola największego agenta Biura Badań Paranormalnych i Obrony przypadła właśnie świętemu Mikołajowi. I w zasadzie to tyle na dzisiaj. Na zakończenie wspomnę jedynie, że opowieść Warchołak pierwszy raz została opublikowana na łamach magazynu Dark Horse Extra między lipcem 1999 roku a styczniem 2000 roku, czyli mamy ponad 20-letni retro komiks. Jeżeli zaś chodzi o gwiazdkę w zaświatach, jej komiksowa premiera miała miejsce w krótkiej antologii o nazwie Hellboy Christmas Special z 1997 roku. Zbiorek ten przeczytałem kilka lat temu już i miałem nawet zamiar o nim coś nieco opisać. Może jeszcze to zrobię przy okazji najbliższych świąt, zobaczymy. W każdym bądź razie, obie historie mają po 20 parę lat. Obie historie są zapisami misji Hellboya na ziemiach angielskich. Obie kończą się w dość oczywisty sposób, ale to nie jest minus. Znaczy, nie jest minus. Dla mnie Hellboya zawsze postrzegałem jako figurę bohatera, którego życie definiuje określony cel. Pomaganie osobom, społeczeństwom, które muszą ścierać się właśnie z jakimiś potworami bądź istotami z piekła rodem, czasem dosłownie z piekła rodem, więc siłą rzeczy wiem, że kolejna historia z jego udziałem to zapis tak naprawdę kolejnej jego walki z mniej lub bardziej wielgachnym monstrum. Akceptuję taką schematyczność, biorę ją na klatę i świetnie się bawię podczas lektury, praktycznie za każdym razem. Przy tych lekturach, przy tych historyjkach bawiłem się naprawdę znakomicie, do czego i Was z tego miejsca zachęcam. Kto nie zna Hellboya, niech pozna, to jest naprawdę fajny bohater, a za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz przypominam o kanale Gotham w deszczu, podcast o Batmanie, zajrzyjcie tam koniecznie, ale nie zapomnijcie tutaj także wrócić w kolejną niedzielę. Kłaniam się nisko, Sylwester Kozdroj, Retro Comics. Do usłyszenia.